Krzysztof, bardzo szybko przebiegają rozgrywki PGNiG Superligi, bo ledwo wróciliście z Gdańska, a już trzeba będzie się w środę mierzyć z kolejnym rywalem, z Gwardią Opole. Wróćmy jeszcze do tego meczu na Wybrzeżu w Trójmieście, bo to był naprawdę bardzo udany występ. Myślę, że tak. Był to udany mecz z naszej strony, zwłaszcza w obronie, bo straciliśmy tylko 16 bramek. Myślę, że też dużo pomagaliśmy bramkarzom, choć z kolei bramkarze też zagrali bardzo dobre zawody, bo dużo setek nam poodbijali. Troszkę jeszcze był, gdzieś tam się gubiliśmy w ataku, były takie momenty przestoi, które nie powinny się zdarzyć, a się po raz kolejny zdarzyły, ale ogólnie rzecz biorąc myślę, że mecz udany w naszym wykonaniu. Dwóch bramek zabrakło do tego, żeby utrzymać prowadzenie w tabeli. To oczywiście tak żartobliwie trochę, bo ta wygrana 15 bramkami. Chyba trener Bartosz Jurecki po meczu żadnych uwag do Was nie miał. Miał małe uwagi co do ataku, bo mówię, tak jak powiedziałem, obrona była ok. Były tam parę poprawek trzeba zrobić co do ataku, bo gdzieś tam nie szliśmy na 100% jak mieliśmy chodzić. Gdzieś to się tam troszkę psuło, ale też nie patrzyliśmy na tabelę, ile tam musimy zdobywać bramek, żeby być na pierwszym miejscu. Ważne są zwycięstwa, a nie ilość przez ile bramek rzucimy rywalom. Ale jesteśmy zadowoleni, bo kolejne takie pewne zwycięstwo i to gdzieś nas tam buduje. No właśnie, nie patrzy się na tabelę i oczywiście ja powiedziałem to żartobliwie, że dwóch bramek zabrakło. Niemniej jednak, jak patrzymy na Azoty w tym sezonie, to są zwycięstwa różnicą kilkunastu bramek. To jest zespół trochę inny niż sezon czy dwa sezony temu, bo zespół, który potrafi, brzydko mówiąc, ja absolutnie nie chcę nikomu tutaj właczyć, ale dobić po prostu rywala i wygrać bardzo pewnie kilkunastoma bramkami. Czy myślę, że to na tym polega, żeby od początku meczu odskoczyć i że tak brzydko powiedzieć, dobić rywala, ale po prostu grać cały czas swoje, żeby nie było tych przestojów, bo one potem się mogą zemścić z tymi teoretycznie groźniejszymi rywalami. A takie przestoje jeszcze gdzieś tam mamy i trener właśnie uczula nas na to, że jak już prowadzimy gdzieś tam ośmioma, to żeby dalej te bramki dokładać, niż skupić się na obronie tych bramek i na tym musimy pracować, żeby krok po kroku cały czas przez 60 minut rzucać te bramki i pewnie wygrywać. Może się to zemścić, powiedziałeś, z groźniejszymi rywalami. Mamy nadzieję, że się nie zemści, ale taki groźniejszy rywal już w najbliższą środę, bo Gwardia Opole to jest zespół, który w tamtym sezonie przecież walczył o najwyższe cele, o medale Mistrzostw Polski i rzeczywiście w środę czeka Was chyba troszeczkę trudniejsze zadanie. Zgadza się. Już będzie to taki rywal troszkę z wyższej półki i tu już musimy być naprawdę skoncentrowani przez cały mecz, bo każdy widział, jaka Gwardia jest mocna i jak ciężko z nimi się gra. Czy to u nas, czy to u nich, zawsze gdzieś te mecze są bardzo zacięte i tam maksymalnie różnica dwóch bramek oscyluje, jak to wygra mecz. Także tu musimy się naprawdę mocno skoncentrować, bo to, że gdzieś wygrywaliśmy teraz 15, 10, to tak naprawdę nie ma znaczenia. No musimy pokazać właśnie w środę tą swoją siłę i też wygrać pewnie, bo to jeszcze bardziej będzie nas tam budowało. Jesteście świeżo po materiale wideo oglądanym, pewnie oglądaliście Gwardię i tam trener zwracał na najważniejsze, najsilniejsze punkty Gwardii Opole uwagę. No to jakie to są te najsilniejsze punkty? Na pewno najsilniejsze ich punkty, z których łatwo zdobywają bramki, to jest kontra i szybki środek i na tym musimy się skupić, musimy jak najszybciej wracać do obrony, bo z tego naprawdę są bardzo mocni i zdobywają łatwe bramki. Myślę, że jeśli to wyeliminujemy, będzie nam znacznie łatwiej grać i w ataku, i szybko się koncentrować do obrony. Jeżeli Gwardia ogląda wideo z Azotami Puławy, to tak naprawdę pewnie trener tam zwraca uwagę na każdy element, bo dzisiaj staliście się już takim trochę zespołem kompletnym. Jak patrzyłem na poprzednie mecze, gdzie zdobywali bramki przede wszystkim zawodnicy pierwszej linii, bo te kontry były ciągnięte bardzo szybkie, tak meczu w Gdańsku mimo świetnej obrony więcej bramek zdobyła druga linia, między innymi Krzysztof Łyczwa, który tam zaliczył chyba najlepsze, jeśli chodzi o ten sezon, najskuteczniejsze spotkanie. No, cieszę się, że gdzieś tam pierwszy mecz taki dobry w moim wykonaniu. Mam nadzieję, że taką dobrą pasę podtrzymam już w kolejnych meczach. Co do Twojego pytania, no tak, gdzieś tam jesteśmy już takim kompletnym zespołem. Nie ma gdzieś tam jednych, dwóch osób, które zdobywają bramki, tylko ten ciężar bramek rozkłada się na całym zespole i myślę, że o to w tym chodzi, żeby
wszyscy rzucali bramki, a nie tylko jedna osoba, bo wiadomo, gdy będzie tam gdzieś jedna osoba rzucała, zaraz tą osobę włączą, gdzieś tam będzie nam się trudniej grała. A jak rzucają bramki wszyscy zawodnicy, to zespół jest skupiony na wszystkich zawodnikach, a nie tylko na jednej osobie. I myślę, że o to chodzi. Wszyscy grają praktycznie porówno. Jesteśmy, że tak powiem, cały czas się zgrywamy i to właśnie widać na boisku.